W zespole placówek specjalnych odbył się 8. międzywojewódzki konkurs recytatorski pod hasłem Poezja jest dobra na wszystko. Ona, jak zapewne wiecie, od lat kocha się w poecie. W zespole placówek specjalnych w Tczewie zaprezentowało się aż 63 uczestników 8. międzywojewódzkiego konkursu recytatorskiego z 18 placówek kształcenia specjalnego z 3 województw. Pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Konkurs miał charakter indywidualnej prezentacji. Uczestnicy mogli użyć drobnych rekwizytów związanych tematycznie z recytowanym utworem. Występy przeprowadzono w 6 wiekowych kategoriach. Bardzo znaczne, bo to jest od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej. W związku z tym wszyscy recytatorzy niepełnosprawni, którzy mają ochotę, czy mają taki talent, mogą tutaj go zaprezentować. Niezmiennie celem konkursu jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z placówek kształcenia specjalnego poprzez spotkanie z poezją polską i cieszy się on wciąż ogromną popularnością. My już przywykliśmy, ale każdy, kto jest nowy na takiej imprezie, kto pierwszy raz ma kontakt z interpretacją osób niepełnosprawnych, jakiejkolwiek formy artystycznej, przeżywa to niesamowicie. Daje to ogromny ładunek, taki potencjał pozytywnej energii, a jednocześnie taka chwila refleksji, zastanowienia się, pokory wobec tego świata i miejsca, którym my zajmujemy, a osoby niepełnosprawne. Oprócz nagród głównych w każdej kategorii, wszyscy pozostali recytatorzy otrzymali dyplom, wyróżnienie, a dzięki hojności sponsorów i dobroczyńców także drobne upominki. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyli Agata Labuda z Wejherowa, Karol Godzina z Gdyni, Klaudia Wolska z Tczewa, Estera Kubicka z Elbląga, Tomasz Wojciechowski i Jarosław Maszota z Wejherowa. Jury przyznało nagrodę specjalną dla Łukasza Gumińskiego z Grudziądza za emocje i przekaz. Po raz pierwszy przyznano też nagrodę Grand Prix, otrzymał ją Tomasz Wojciechowski z Wejherowa. Organizatorami konkursu byli Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego oraz Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie. Patronat nad konkursem objął m.in. Tadeusz Dzwonkowski, starosta tczewski.